Dzień dobry. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy piękny, słoneczny dzień. Dzisiaj mamy niedzielę. Teraz jest godzina 10:45. Za 15 minut jest msza w sąsiedniej miejscowości. Kasia kończy suszyć włosy. Pakujemy się i jedziemy. Zdążymy, spokojnie. Poza tym tam msza się zawsze zaczyna później, bo w Portugalii czas płynie zdecydowanie wolniej niż w reszcie Europy. I co potem? Potem pojedziemy w poszukiwaniu gorących źródeł w góry. Jezu, jak pięknie śpiewają ptaki. No i będzie mieć piękny dzień. Także zapraszam do oglądania. A co ty będziesz, kocie, robić dzisiaj cały dzień? Powiedz, no. Co będziesz robić cały dzień, jak nas nie będzie? Ja zakładam, że będzie spać. Pa, kocie. Moja meluszka. Pa. Śpij sobie dzisiaj, wypoczywaj. Możesz leżeć w hamaku, jak chcesz. A my lecimy. Co się stało? No, msza jest odwołana teraz, w sensie jest przesunięta na wieczór, jest procesja jakaś wieczorna w Męki Pańskiej, Droga Krzyżowa. No i jest w innym kościele i wieczorem, no więc my jedziemy na wycieczkę od razu. Nie, to jest w tym kościele. Señor, Eucharistia, Iglesia. Si, si, si. Obrigado, obrigado. Cinco. Okej, okay, super. Super, obrigado. Czyli się nie spóźniliśmy, Kasia. Po prostu dzisiaj nie mam mszy o 11:00. O ja, jedzie kamperek. Zmiana planów. Kasia, co my to wypatrzyliśmy po drodze? Nie wiem, czy jak taka ta norka, fretka, tak zwierzątko, które coś wyczuwa i od razu. Flomark, czyli market, czyli duży pchlitark po prostu. Zobaczyliśmy dużo ludzi kręcących się i jest pchlitark, także jedziemy zobaczyć. Tak, szukamy miejsca. O, teraz tu staniemy. Jesteśmy bez śniadania, więc zanim pójdziemy, musimy sobie zrobić coś. Nie wolno iść na wynos. Na zakupy o głodzie to jest w ogóle nonsens. Czas na portugalski z Kasią i Łukaszem. Tak. Manteiga, com sal. Com, to znaczy z. Sal to sól, czyli słone masło. W Polsce nieznany produkt, znany w Anglii, my uwielbiamy. Nie ma w Polsce masła słonego? A może już są? Napiszcie, czy ktoś z Was widział, czy są w Polsce masło, czy jest w Polsce masło słone. Dajcie znać w komentarzu. A to... Pao. 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 Tak. Pisze się trzeba P-A-O. Bardzo uważać, jak się to mówi. Ja się zawsze mylę. Bo jedno znaczenie jest nieładne. Dostaliśmy chleb. To jest chleb, nie pamiętam jak się nazywa, ale to jest taki Montag? Pół chleba takiego, no słuchajcie, jeżeli ktoś ma więcej niż 20-30 lat, to pamięta smak takich chlebów w Polsce. To są takie naturalne, wiejskie chleby, które mogą tydzień albo miesiąc usiedzieć i się nie zepsują. Tak? No. Dawno chlebów nie było takich, wiesz... Ale psuły się właśnie chleby. Co, tak jak w Anglii się chleb psuje, na drugi dzień już jest spleśniały. O nie wierzę, patrzcie na to, jakiego ktoś ma ładnego busika. Z kominkiem. Taka wersja country, czyli wiejska, chata wiejska. Wow! Przepiękne. Fondi, pod. Ja się na razie nie... O, Timar. Cóż to za księga? Cyklopedik. Biznesmen, pakiet biznesmena. Teczka i kalkulator.
totalnie nie odnajduję na takich miejscach. Nie wiem, mam taki oczopląs, nie wiem na co patrzeć, jest tak dużo rzeczy. Na jednym stoisku są rzeczy z przeróżnych kategorii, dziedzin życia w ogóle, wyposażenia domu, ogrodu. No nie wiem, no wszystko, co tylko wypadnie, ale dużo lepszy towar mają niż w Niemczech na tym flomarku, co byliśmy kiedyś pod Kolonią. Tam było takie totalne śmieci, a tutaj mają dużo takich zadbanych rzeczy. Mimo to są stare, które są wyczyszczone, odkurzone, poukładane ładnie i naprawdę jest tutaj dużo, dużo przyjemniej i lepsze rzeczy mają niż w Niemczech. Ciekawe. I bardzo dużo ludzi. O tym mówię, zobaczcie, to są same stare rzeczy, nie? Odrestaurowane, wyczyszczone i pięknie poukładane. To jest normalnie jak mieszkanko, jest krzesełko, stoliczek, młynek do kawy i tak dalej. Pięknie, marketing, ktoś się zna na marketingu. Proszę bardzo, kolorystycznie dobrane miseczki, dzbanki, nic tylko kupować. Miałem kiedyś taki telefon. Siemens T35. Mamy handlarza, który przyjechał ze swoim kamperkiem. Wyładował wszystko, proszę bardzo. Ten ma najlepiej, ma toaletkę, jedzonko, picie, wszystko u siebie. Kupiłem Kaśkę i kupiliśmy przy okazji drugi hamak. Będziemy mieć dwa, to za grosze, za 4 euro. Obrigado. Taki mamy ładny hamaczek. Kasienko, bierzemy się już? Chcesz zrobić takie szybkie turny dookoła? No dobra. Chcesz tu ten czekać, czy idziesz do? Nie, już mnie nogi bolą, jest tak dużo różnych rzeczy i już bym się brał. Zauważyłem, że bardzo popularnym tutaj produktem są te kapelusze świecące. Widocznie turyści zostawiają, przyjeżdżają, zostawiają. O lala, jaki kapelusik tutaj, może taki sobie Łukasz kupi kapelusik. Patrzcie, jaka to jest szczęśliwa buzia. Kupiła se ubranko. Szczęśliwa. Ja też se kupiłem ubranko. Zobaczcie, jaką czapkę zajebistą. Co kupiłaś? Torebkę na plażę. Wow. Euro. Bluzka, euro. Jeszcze jedna bluzka. Taka ładna. Ładna, nie? No. Euro. I taką chusteczkę do włosy 50 centów. A, to super. Ale za to zepsuł mi się pasek. Już paska nie kupiłem. A ja za to kupiłem czapkę za 1 euro i za 4 euro hamak. Jeszcze jeden, każdy będzie miał swój. Każdy będzie miał swój hamak, ale ten wydaje mi się, że będzie wygodniejszy niż tamten z Decathlonu. Mhm. Zobaczymy. Jedziemy dalej w poszukiwaniu gorących źródeł. Muzyka. Ten teren, gdzie teraz jedziemy, niestety został zniszczony przez pożary w 2018 roku. Nie wiem, czy słyszeliście, w Portugalii bardzo duże były pożary tego lata. No i część lasu została spalona, miejscowości i tak dalej. I teraz mijamy właśnie góry i pozostałości tych zgliszczach. No ale jak widać, przyroda się odradza, więc zobaczcie sami. Dość porządnie już posprzątali, wykarczowali te lasy, które zostały pozostałości. Jak widzicie, tutaj jest dość duża kupa spalonych drzew i różnych gałęzi. Więc oni to wszystko oczyszczają, sadzą nowe. Także to się budzi do życia. To nie jest tak, że to już totalnie padło wszystko i już nic nie ma i kamień na kamieniu. Oni po prostu to rewitalizują i odradzają, żeby był las, nie? Przyjechaliśmy do miejscowości Montique, która słynie z gorących źródeł i wód termalnych. Są tutaj hotele, resorty i spa z gorącą wodą, bardzo dużo basenów takich termalnych, ale podobno gdzieś można znaleźć takie gorące źródła bezpłatne w naturze, takie jak widzieliśmy w Hiszpanii i takie jak widzieliśmy na Słowacji, w Kalameny, jakoś chyba tak się nazywało. Więc będziemy teraz szukać tych bezpłatnych i zobaczymy, czy tutaj jest sens przyjeżdżać w przyszłości. Specjalnie dla was, jeżeli byście tu na przykład byli w okolicy, bo to jest 20 minut od Algarve, czy od Albufeiry, więc to nie jest bardzo daleko. A
ale jest na pewno ładnie. O, widzicie, tu jest Portimão, tu jest Albufeira, Faro, my mieszkamy gdzieś tu, w tym miejscu. No i tą dróżką przyjechaliśmy sobie tutaj do Montique. Niedaleko. Jest tu też dość sporo szlaków pieszych, może sobie spacerować tędy. Także jak widzicie, jest trochę turystów, którzy przyjechali na wspinaczkę. So hard to see from the moment we arrived. Znalazłem coś dla mnie. Cornelia, you are one who will survive. Wcześniej mówiłem, że turyści idą w góry, nie? Wszyscy przyszli na kawę i ciastko. Ojej, tutaj był pożar. To są jakieś jeziorko. Tam jest kolejny taki basen. Czyli kiedyś tutaj w tym miejscu były. O, ewidentnie. Tu kiedyś były wody termalne, w sensie wody, baseny. Można było się kąpać. Cała ta miejscowość wygląda jak jakiś stary kurort. Jakieś uzdrowisko, bo jest bardzo dużo takich kamiennych stolików i miejsc, gdzie można się odpocząć, chillować, zjeść sobie jakiś lunchyk. Bardzo dużo ścieżek rekreacyjnych, spacerowych, mostków. Tak jak widzieliście przed chwileczką, są... O, hello! Właśnie tu sobie ludzie siedzą, chillują i jedzą. I kolejny basenik. Bardzo ładnie tu jest. Słuchajcie, jeżeli będziecie w okolicy i szukacie ciszy, spokoju, to przyjedźcie tutaj, bo jest naprawdę pięknie. Możemy znaleźć bezpłatny tych źródeł, więc idziemy, bo zobaczyliśmy, tu są hotelowe, jakieś outdoorowe, czyli na zewnątrz, gorące źródła. Zapytamy się, ile kosztują i czy są jeszcze czynne. Nie, to jest zamknięte. Otwierać! No i co, myślicie, że to jest ciepła woda tam? Niestety nie udało nam się znaleźć takich publicznych, bezpłatnych basenów z termalną wodą. Pytaliśmy się pani w sklepiku, ona mówi, że nie ma czegoś takiego. Są baseny z termalną wodą w hotelu. Próbowaliśmy się dostać do hotelu, ale hotel wygląda jakby był zamknięty, czyli jest chyba poza sezonem i nikogo tu nie ma. No, są jakieś pani, które kucharki, ale one chyba są z restauracji, więc hotel jest ładny. No nic. Ale i tak jest ładnie. Daleko nie ujechaliśmy za rogiem, zobaczyliśmy, że jest restauracja, a że jest pora na obiad, to zatrzymujemy się i idziemy coś zjeść. Ale ładnie, wszystko kwitnie. Ten region, miejsce w Montique, jakkolwiek się to mówi, Montique, słynie z kurczaków piri-piri. Jest to specjalność tutaj, także zamówimy sobie kurczaczka. No i teraz oczekujemy, aż nam podadzą. No i jak tam, Kasia? Jemy? O, jaka uśmiechnięta. Całkowicie nowy człowiek. Portugalskim zwyczajem po obiedzie następuje kawa. Espresso. To jest mój style of espresso. Dobry gada. Mimo, że ja nie słodzę, nie używam cukru, to dzisiaj nadsypię sobie tam. Oni wszyscy Portugalczycy wsypują taką wielką saszetę. Jezu, tyle wsypiesz? Wielką saszetę cukru wsypują do tego. Więc wsypałem całe. Matko. I zobaczcie, no bo oni to wszyscy piją z tym cukrem. A ja wam powiem za chwileczkę, dlaczego się pije kawę po obiedzie. A tak wyjdziemy, będzie lepsze światło. Znowu pada!
Pierwszy rzecz od, ja nie wiem kiedy, strasznie dawno. No. Dobra, to teraz wam powiem, dlaczego jest ta kawa. Otóż tak, jak się człowiek naje, to organizm jest senny, ponieważ musi walczyć z tym, tą ilością pokarmów, cukrów i tak dalej. Trawić. I żeby pobudzić się, pije się kawkę espresso, jeszcze najlepiej z cukrem, żeby dowalić po prostu, nie? I tak tutaj wszyscy piją, więc nie ma w Portugalii posiłku, żeby się nie skończył espresso. A tu się to nazywa, zamiast espresso nazywa się bika. Bika. Bica. Bika. Dobra. Odpalamy silnik i jedziemy jeszcze do jednej miejscowości, potem jedziemy na mszę o 5 i kończymy. My jesteśmy najbardziej nieprzewidywalną parą na świecie, ale chyba wszyscy, którzy podróżują kamperem albo podróżują vanem, tak mają. Nie da się przewidzieć nic. Myśleliśmy, że pójdziemy, będziemy zwiedzać miejscowość Manchikłe. I no jest piękna, przyjechaliśmy tutaj, ale burza idzie, zaczęło grzmić, błyska się, bardzo pada. I nie chce nam się specjalnie moknąć, więc jedziemy do kościoła, żeby się nie spóźnić też na mszę, bo przez to, że pada, też będzie działać powoli. No i tyle. No ale miejscowość jest piękna, bardzo ładna, stara, bardzo dużo samochodów, więc coś tu się chyba dzieje dzisiaj. Deixe-nos a paz, porque nem paz não lhes